W 2004 roku ktoś wypuścił bardzo dziwną grę wideo, a następnie zniknął. Yume Nikki to darmowa gra eksploracyjna o snach, stworzona przez enigmatycznego twórcę o pseudonimie Kikiyama. O samym autorze naprawdę nie wiadomo zbyt wiele, a ostatnia aktualizacja do gry została wypuszczona 30 czerwca 2008 roku. Od tamtego czasu o Kikiyamie słyszano zaledwie parę razy, ale jego gra przyczyniła się do utworzenia wielu spin-offów i gier fanowskich, a także była inspiracją do wielu podobnych jej gier, tworzonych w równie unikatowym stylu, takich jak Undertale czy Omori. To, co łączy te gry, to nie tylko styl wizualny i mechaniki, ale również potencjał do tworzenia teorii na podstawie ich fabuły. Fani Yume Nikki doszukują się w niej nawiązań do przeróżnych traumatycznych motywów, a tematy, takie jak samobójstwo, są wprost pokazywane w trakcie gry. Ale o tym i o innych teoriach porozmawiamy później. Na początku zajmijmy się tym, czym jest Yume Nikki. W Yume Nikki wcielamy się w postać Marotsuki, czyli dziewczynki, którą najtrafniej dałoby się określić słowem hikikomori, czyli japońskim zwrotem określającym wycofane ze społeczeństwa osoby, takie, które przebywają całe dnie w swoim domu, nie wychodząc do ludzi i na przykład grając 24 na dobę w gry wideo. W przypadku Marotsuki to nie gry zajmują jej czas, a sny. Tytuł Yume Nikki dosłownie oznacza pamiętnik snów, Dream Diary, a sama gra opiera się na eksploracji snów głównej bohaterki. Po uruchomieniu gry trafiamy do pokoju Marotsuki, w którym nie ma zbyt wiele do roboty na pierwszy rzut oka. Gdy spróbujemy wyjść z mieszkania, bohaterka pokręci tylko głową i odmówi otworzenia drzwi. Ale oprócz interakcji z drzwiami możemy skorzystać z konsoli do gier, na której znajduje się jedna prosta minigierka, mamy krzesło przy biurku, które służy jako stacja do zapisu gry, a także wyjście na balkon. To, co jednak najbardziej nas tutaj interesuje, to łóżko, które zaprowadzi nas do świata snów. To tu zaczyna się prawdziwa rozgrywka. Znajdując się w świecie snów, w końcu jesteśmy w stanie wyjść przez drzwi w pokoju, a prowadzą one do Nexusa, głównego hubu, z 12 różnymi drzwiami prowadzącymi do innych światów sennych. Mamy tu świat liczb, świat neonów, świat tarczo ludzi, świat świeczek, świat gałek ocznych, świat graffiti, świat muralów, świat śniegu, świat mroku, świat kałuż, świat bloków i świat lasu. Oprócz nich w grze znajduje się wiele innych lokacji, do których można się dostać z poszczególnych światów. Celem gry jest znalezienie 24 poukrywanych w świecie snów efektów, czyli przedmiotów dających przeróżne zdolności głównej bohaterce. Niektóre z nich pomagają w rozgrywce, pozwalając na odkrywanie sekretów bądź przejście do niedostępnych lokacji. Inne po prostu ułatwiają poruszanie się, a jeszcze inne po prostu ładnie wyglądają. Tak naprawdę głównym clue rozgrywki jest jednak sam fakt eksploracji snów. Nie są to bynajmniej kolorowe sny, każdy ze światów ma atmosferę surrealnego, sennego doświadczenia. Mózg Marotsuki produkuje przeróżne stworzenia i miejsca, które nie pasują do siebie w żaden sposób. Sny są równie przerażające, co fascynujące i choć główna bohaterka może się z nich obudzić w każdej chwili poprzez uszczypnięcie się w policzek, to za każdym razem do nich wraca, żeby zobaczyć i doświadczyć więcej. Nieważne jak niepokojące by to było. Pod względem atmosfery i gameplayu Yume Nikki przypomina mi nieco grę LSD Dream Emulator, zwaną czasem grywalnym snem. Ta dość stara produkcja autorstwa Osamu Sato to seria losowo generowanych lokacji, przez które gracz przemierza i zagłębia się w coraz bardziej surrealistyczne otoczenia. Świat senny Marotsuki zamieszkuje wiele postaci. Niektóre z nich pozwalają na zdobycie nowych efektów, inne zaś po prostu przemierzają dane lokacje bez większego celu. Wiele z nich posiada obcy i niepokojący wygląd, który mówi nam dużo o podświadomości głównej bohaterki, ale o teoriach na ich temat porozmawiamy później. Jedne z postaci, zwane Toriningen, ludzie ptaki, będą aktywnie podążały za Marotsuki, atakując ją i przenosząc do zamkniętego pomieszczenia, z którego jedynym wyjściem jest obudzenie się. Nie oznacza to jednak, że wszystkie istoty w snach Mado to wrogie potwory chcące napsuć jej krwi. Do paru na pozór przyjaznych postaci, które możemy napotkać, należą choćby Masada Sensei, mieszkający na statku kosmicznym, bądź Poniko, którą możemy znaleźć na Różowym Morzu, w jej domu. Z Poniko wiąże się jeden z najbardziej znanych eventów w grze, do którego przejdziemy zaraz. Eventy w Yume Nikki to losowe bądź powodowane działaniem gracza wydarzenia, które możemy napotkać raz na jakiś czas w danej lokacji. Przykładowo, gdy Marotsuki położy się spać na statku kosmicznym, jest 1/6 szansy na to, że statek rozbije się na Marsie, a na Marsie z kolei mamy 1/4 szansy na zobaczenie UFO na niebie. Jednym z najbardziej creepy eventów w grze jest możliwa do napotkania twarz, The Face,
Co jakiś czas w świecie liczb jest szansa, że jedna ze ścian z zamkiem zamiast zwyczajnego uśmiechu będzie miała inną minę. Dźgnięcie tej ściany za pomocą efektu noża sprawi, że zacznie ona krwawić i otworzy przejście do pokoju z Kyukyu-kun, pociesznym stworzeniem, pocierającym poręcz przy drzwiach. Co ciekawe, jeśli użyjemy efektu noża, Kyukyu-kun zacznie pocierać poręcz nieco szybciej niż zwykle. Taki mały, śmieszny detal. Na końcu schodów znajdujących się w tym pomieszczeniu znajdują się niepozornie wyglądające drzwi. Otworzenie ich ukaże nam niepokojącą animację twarzy, której towarzyszy narastająca muzyka. Marotsuki następnie budzi się nagle. Inny ciekawy event można aktywować na dachu centrum handlowego, po użyciu efektu wiedźmy. Jesteśmy wtedy w stanie odlecieć ze szczytu centrum i przelecieć się nad pięknym widokiem. Gdy efekt zostanie anulowany, miotło, na której Marotsuki leciała, zniknie, dziewczynka spadnie, a następnie obudzi się na podłodze swojego pokoju. Chyba najbardziej znany event w Yumeniki wiąże się jednak ze wcześniej wspomnianą Poniko. Poniko zdaje się być jedyną normalną postacią w całej grze, swoim wyglądem najbardziej przypominając normalnego człowieka, mieszkającego w zwyczajnym mieszkaniu, takim jak Marotsuki. To jednak tylko pozory. Po wejściu do mieszkania Poniko, po zgaszeniu światła w jej pokoju, mamy 1/64 szansę, że wydarzy się to. Poniko zostanie zastąpiona bądź zamieni się w postać nazywaną Uboa. Jej imię nawiązuje do fonetycznej wymowy krzyku w Japonii, spopularyzowanej przez grę Final Fantasy II, a krzyk zdecydowanie jest bardzo dobrym opisem samej istoty. Uboa stał się wręcz synonimiczny z samą grą Yumeniki, bo pozostaje on jednym z najbardziej zagadkowych jej aspektów. Wejście w interakcję z Uboą przeniesie nas do nieskończenie długiego świata z krwawiącą w tle istotą. Jedyny sposób na wyjście z pułapki Uboły to obudzenie się bądź użycie efektu dłoni z okiem, by przenieść się do Nexusa. Sny Marotsuki nawet w najbardziej przyjaznych miejscach okazują się móc zmienić w koszmary. Jednak nadal nie wiemy, co one oznaczają. Uboa, mimo bycia najpopularniejszym aspektem Yumeniki, nadal pozostaje zagadką. Możliwe, że wielu z was jego design przypomina równie zagadkową postać z innej gry, mianowicie Gastera z Undertale, autorstwa Tobiego Foxa. I tu mielibyście 100% rację. Toby Fox sam wspomniał Yumeniki jako inspirację do stworzenia Undertale, więc tajemniczość i design Gastera, a także przeróżnych innych postaci w Undertale, również nie mogą być przypadkowe. Im więcej śni Marotsuki, tym więcej czasu upływa. Spoglądając z balkonu na prawdziwy świat, dostrzegamy, że zegar biologiczny głównej bohaterki jest całkowicie zaburzony. Raz budzimy się w ciągu dnia, a raz w środku nocy. Im więcej jednak eksplorujemy, im więcej doświadczamy podświadomości dziewczynki, tym bardziej zbliżamy się do zdobycia wszystkich efektów i końca gry. Aby zobaczyć prawdziwe zakończenie gry, należy ułożyć wszystkie 24 efekty w Nexusie, a następnie obudzić się. Jak może jednak wyglądać zakończenie gry bez fabuły? Gry bez dialogów i bez najmniejszej informacji o tym, kim jest nasza główna bohaterka. Czy Marotsuki w końcu wyjdzie na światło dzienne, do ludzi i zacznie normalne życie? Niestety, nie. Zakończenie Yumeniki jest równie mroczne jak sama gra. Po obudzeniu się i wyjściu na balkon, Marotsuki wspina się po schodkach na jego krawędź i... skacze. Tak kończy się Yumeniki. Ale dlaczego właśnie w taki tragiczny sposób? Czym jest Uboa? Skąd te wszystkie koszmary? I co oznaczają symbole rozsiane po całej grze? Teorie nasuwają się same. Jednym z głównych motywów w Yumeniki to motyw lęków i odizolowania się głównej bohaterki od świata zewnętrznego. Świat senny jest dla niej bardziej przystępny od tego realnego, ale i tam przenikają podświadomie jej wszystkie niepokoje. Marotsuki w głębi duszy najprawdopodobniej czuje się przerażająco samotna, o czym może świadczyć chociażby event z imprezą Toriningen. Jesteśmy w stanie obserwować, jak nieprzyjaźnie nastawione do nas postacie bawią się na pikniku, jednak nie możemy do nich dołączyć. Marotsuki jest sama. Poniko zamieniające się w Uboę może symbolizować z kolei zdradę, przemianę przyjaciółki, za jaką uważała Poniko, w kogoś strasznego, nieprzystępnego. Pojawiające się wszędzie w snach symbole oczu świadczą z kolei o paranoicznym strachu dziewczynki przed byciem obserwowanym, przed ludźmi. Jednak najbardziej spopularyzowaną i najbardziej tragiczną teorią na temat tego, dlaczego Marotsuki izoluje się od społeczeństwa i dlaczego jej podświadomość wytwarza takie sny, są teorie związane z napaścią seksualną. Wiele osób uważa,
że część istot zamieszkujących sny dziewczynki jest celowo zaprojektowana, by kształtem przypominać narządy rozrodcze. Dodatkowo zniekształcone wyglądają przerażająco i wskazują na to, że w życiu Marotsuki wydarzyło się coś okropnego. Dlatego boi się tego tematu i podświadomie wypiera go. Sam uśmiechnięty Kyukyu-kun posiada dość faliczny kształt, a znajdująca się za niedalekimi drzwiami twarz ma nieść podobną symbolikę. Jak spostrzegawczo zauważył Nitro Rat w swoim filmie o Yume Nikin nagranym prawie 8 lat temu, twarz może być nawiązaniem do bossa Gygasa z serii gier Earthbound, który według niektórych osób ma podobne konotacje, nawiązując do płodu i aborcji. Poparciem dla tej teorii jest szereg innych nawiązań do Earthbounda w Yume Nikin, takich jak lokacje FC World albo parę glitchy zaczerpniętych prosto z Earthbounda. Choć Shigesato Itoi, twórca Earthbounda, nie potwierdził niczego na temat symbolizmu Gygasa, to ujawnił, że inspiracją dla jego postaci było doświadczenie pornograficznego filmu, gdy był jeszcze dzieckiem, a łącząc okropność i erotykę, powstał Gygas. Mnogość erotycznych symboli w Yume Nikki dodaje tylko tragedii w większości teorii i tego, co mogło spotkać Marotsuki. Dla niektórych sam Uboa ma symbolizować aborcję, jednak nadal wszystko to pozostaje w granicach teorii. W semi-oficjalnej mandze Yume Nikki, Marotsuki, spotykając Uboę, nazywa go swoją matką. I choć fabuła mangi jest odrobinę na wyrost interpretacją samej gry, to nie można wykluczyć, że relacja Mado z rodzicami również nie była najlepsza, a część tej traumy przejawia się w jej snach. Kolejnym częstym motywem w koszmarach Marotsuki jest śmierć. Spadający ludzie, odcięte głowy, nóż jako efekt pozwalający dźgać inne postacie, zniekształcone figury w wodzie mogące być martwymi ludźmi, a także Shitai-san, ofiara wypadku drogowego, to wszystko segmenty snów zawierające przemoc i śmierć, będące albo częścią przeszłości dziewczynki, albo częścią jej samej, jej lęków. Lęków, z którymi może próbowała kiedyś walczyć, bo w snach znajdziemy też miejsca przypominające biura terapeutów bądź szpital. W jednym z nich znajdziemy efekt fletu, na którym możemy zagrać w akompaniamencie siedzącej obok na kanapie postaci. Może Marotsuki swego czasu uczęszczała na coś pokroju muzykoterapii. Coś musiało jednak pójść nie tak, skoro tak czy inaczej, za każdym razem bohaterka wraca do świata snów. To dla niej swoista forma ucieczki przed rzeczywistością. W snach może przecież normalnie spędzać czas ze znajomymi, może przeżywać niesamowite przygody, może odkrywać światy wychodzące poza ludzkie pojęcie. Ale koniec końców, wszystkie jej senne doświadczenia zdają się być podszyte tragedią. Jej przyjaciele okazują się być potworami. Statki kosmiczne rozbijają się, gry kraszują, a ludzie reagują na nią agresją. W pewnym momencie, kiedy ciężko było jej już odróżnić rzeczywistość od snu i kiedy oba te światy stały się dla niej zbyt dużym ciężarem, Marotsuki nie wytrzymała. Czy tak właśnie było? Pewnie nie dowiemy się tego nigdy, bo o Kikiyamie, twórcy Yume Nikki, wiemy tyle co nic. Jesteśmy w stanie odsłuchać utworów, które kiedyś zrobił i opublikował w internecie, jesteśmy w stanie zagrać w jego grę, ale nie wiemy, czy chciał coś w ten sposób przekazać. Nie wiemy, czy to jego doświadczenia pojawiają się w grze i czy Marotsuki symbolizuje może jego osobę. Nie mamy pojęcia nawet, jakiej Kikiyama jest płci, ani czy w ogóle jeszcze żyje. Wiemy natomiast na pewno, że zezwolił i współpracował przy tworzeniu gry Yume Nikki Dream Diary, czyli sequelu do Yume Nikki. Powstałem w 2018 roku, 14 lat po wypuszczeniu oryginału. Sequel czerpie dużo z pierwowzoru, jednak jego linearność i odejście od eksploracyjnej natury Yume Nikki sprawiło, że odbiór gry był dość mieszany. Jeśli chcecie sami doświadczyć albo Yume Nikki, albo jego następcy, obie gry dostępne są na Steamie. Przy czym Yume Nikki jest darmowe, a Dream Diary kosztuje z 7 dych, więc osobiście poczekałbym na przecenę. A najlepiej nie czekałbym w ogóle, bo dzieło Kikiyamy zainspirowało ogrom twórców do stworzenia własnych gier fanowskich w stylu Yume Nikki, często będących o wiele bardziej creepy, albo o wiele bardziej rozległymi produkcjami niż oryginał. Yume Tuki, Dot Flow, Yume Graffiti, Flash Child, Yume Nishi to tylko parę z naprawdę wielu, wielu darmowych fangame'ów, które możecie znaleźć sami w internecie. Mają one zwykle wiele cech wspólnych z samym Yume Nikki. Podobny surrealistyczny klimat światów, pokój, z którego nie możemy wyjść i dostajemy się do świata snów albo świata gier, Nexus z kilkoma drzwiami prowadzącymi do różnych światów, a także efekty. Część z nich kosmetyczna, ale zazwyczaj przewija się parę efektów stałych, takich jak efekt pozwalający na poruszanie się szybciej, w Yume Nikki był to rower i bez niego gra jest naprawdę wolna. Efekt pozwalający latać, czy efekt służący jako broń.
Nie będę się tutaj zagłębiał teraz zbytnio w szczegóły gier fanowskich Humaniki, bo nie chcę zmieniać się w Nitro Rada, ale jeśli będzie okazja i spodoba się wam ten temat, to gram którąś z nich na streamie, bo w końcu mam nowy internet i po ponad pół roku okropnie wolnego internetu mogę cokolwiek z tym zrobić. Więc polecam zaobserwować Twitcha albo zostawić subskrypcję tutaj na YouTubie. To nic nie kosztuje, a w nagrodę nie znajdę was i nie spalę. Mieszkam w twoich ścianach. Skoro już zbaczamy z tematu samego Humaniki, może opowiem wam, czemu w ogóle zdecydowałem się nagrać film o tej grze. Przez dość długi czas ostatnio czułem się wielokrotnie, jakbym cały czas śnił. Przesypiałem prawie całe dnie, ciężko było mi się ruszyć gdziekolwiek z łóżka, a jesienno-zimowa pora roku naprawdę mi w tym nie pomagała. Łapałem się już na tym, że często i gęsto wolałem spać niż żyć na jawie, bo sen już tak bardzo mi mieszał w głowie, że wydawał się być po prostu lepszą alternatywą. Tym bardziej, że studia i relacje z ludźmi okropnie mnie stresowały i zajmowały dużo zarówno mojego czasu, jak i zdrowia psychicznego, więc uciekałem jak mogłem. Co prawda nadal nie jest idealnie, ale szczerze wierzę, że może być lepiej, że rzeczywistość nie jest taka straszna i postanowiłem, że chcę jej stawiać czoła w blasku dnia, a nie przysypiać i uciekać. Jakkolwiek chciałem, żeby to był bardziej oderwany esej na temat niezwykle dziwnej gry, to siłą rzeczy stało się i tak nacechowane emocjonalnie. Coś jak zwykle poszło nie tak. Tak więc, moi drodzy, to była historia gry będącej naprawdę ważną częścią historii internetu i gier robionych w RPG Makerze. Historia osoby uciekającej od swoich lęków i historia osoby, która z tymi lękami przegrała. Historia, która mam nadzieję, że i wam uświadomiła, że po prostu w świadomy sny czasem lepiej się nie bawić, bo was zmiecie z planszy. Awe.